Wracamy do budzącego kontrowersję pomysłu łączenia rzeszowskich szkół i przedszkoli. Zaniepokojeni zmianami rodzice przedszkolaków tłumnie przyszli dziś do prezydenta Rzeszowa. Z jednej strony była długa lista obaw, z drugiej nieustające zapewnienia, że dla dzieci nic się nie zmieni, a reorganizacja ma tylko usprawnić księgowość. Mimo długiej i burzliwej dyskusji, kompromisu na razie nie osiągnięto. W imieniu rodziców rzeszowskich przedszkolaków wyrażamy głęboki protest przeciwko planowanym zmianom. Zaistniała sytuacja jest tym bardziej naganna, ponieważ zmiany te w zamyśle mają być przeprowadzane w trybie pilnym z pominięciem jakichkolwiek konsultacji, w tym konsultacji. To fragment listu złożonego dziś na ręce prezydenta Tadeusza Ferenca. Dalej jest długa lista obaw i pretensji. Pod listem podpisało się prawie 3,5 tysiąca rodziców. Mamy nieco ponad 4 tysiące przedszkolaków w publicznych przedszkolach w Rzeszowie, a nam w ciągu dwóch dni udało się zebrać ponad 3300 podpisów. Więc uważam, że to naprawdę jest olbrzymi głos w tym momencie społeczeństwa, które mówi, nie podobają nam się zmiany, które władza chce nam wprowadzić. Zgodnie z planem ratusza przedszkola i szkoły podstawowe w danym obwodzie szkolnym miałyby zostać połączone w zespoły szkolno-przedszkolne. Zdaniem urzędników to konieczne, żeby usprawnić księgowość, bo jak tłumaczą, od 2017 roku każda jednostka budżetowa samorządu, w tym przedszkola, staje się płatnikiem VAT-u. Dodatkowo, zdaniem miejskiego skarbnika, jednoosobowa księgowość nie zabezpiecza odpowiednio publicznych pieniędzy. W połączonych placówkach obsługą księgową miałby się zająć zespół księgowych. Bo jeżeli jest tylko jedna osoba, która sporządza listę płac, sprawdza ją pod względem rachunkowym, zatwierdza ją i wypłaca, to nie są zachowane podstawowe reguły gry. Jak zapewnia miejski skarbnik, wbrew zarzutom rodziców, reorganizacja nie przyniesie żadnych oszczędności. Kwestie finansowe i administracyjne zeszły jednak na boczny tor, bo kluczowa była tu dyskusja o tym, jak zmiany wpłyną na dzieci. Czyli zostaną w przedszkolu, a nie będą przeniesione do placówek szkolno-przedszkolnych? Nie będą przeniesione. Dla rodziców odpowiedź na to pytanie była najważniejsza, bo jedną z największych obaw było to, czy dzieci nie będą przenoszone między przedszkolami w ramach jednego zespołu. Jednak mimo wielokrotnych zapewnień, że dla dzieci nic się nie zmieni, rodzice nie czuli się przekonani do zmian. Dlatego, że nikt mi nie zagwarantuje na dzień dzisiejszy tego. Na słowach ktoś mi powie, na piśmie nie dostanę, a za dzień, miesiąc, rok ktoś mi powie, okoliczności się zmieniają, więc to, co obiecywaliśmy, niestety nie możemy dotrzymać słowa. Tak się pracuje z politykami i nie ufamy temu do końca. No, na stół nie została wyłożona żadna konkretna propozycja. My jako rodzice nie mieliśmy możliwości zapoznać się z czymkolwiek, co stanowiłoby konkret, jakiś punkt wejścia. No i to też wzbudza naszą obawę. Rodzice nie mogą zrozumieć, po co zmieniać coś, co według nich jest dobre. Prezydent z kolei był zaskoczony, że zmiany, według niego tylko kosmetyczne, wywołują takie oburzenie. Pewno, że można by powiedzieć, a nie robić konfliktów, nie wprowadzać nic nowego, stać się w miejscu, a przestanie w miejscu, to się cofa do tyłu. Natomiast ja stoję na stanowisku bezwzględnie poprawiać organizację, poprawiać świadczone usługi, w tym wypadku dla przedszkolaków. Od tej decyzji będą zależały kolejne kroki rodziców. Jak zapowiadają, są gotowi dalej walczyć, ale woleliby tego uniknąć. Zobaczymy. Decyzji w tej chwili jeszcze nie podjąłem.